Ale to był potworny bek. Są rzeczy, które długi czas czekały, abym w końcu mógł wam je pokazać. I to jest właśnie idealny czas na duże zmiany. I nie chodzi o zmianę mieszkania, ani o zmianę tego śpiącego kota. Tylko zmiany, które będą dziać się na tej klawiaturze, którą jakiś czas temu wspólnie z Julką budowaliśmy na kanale. Jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to rzućcie na niego okiem, linka zostawię wam w karcie. Otóż kiedy budowaliśmy tą klawiaturę, już wtedy wiedziałem, że będę musiał wymienić w niej jeden element, mianowicie switche. Problem z nimi jest taki, że są naprawdę bardzo ciche podczas kliku i mi kompletnie nie dają satysfakcji. Julce na przykład mocno się spodobały i być może podczas dzisiejszej zmiany faktycznie te switche cichaczem trafią do niej, a ja włożę tutaj coś zupełnie innego, ale nie to jest głównym powodem dzisiejszego zamieszania. Oto jedna z trzech paczek, która do mnie doszła i jak widzicie napisane jest tutaj Syracuse. Jest to marka, która zajmuje się wytwarzaniem keycapów. Są to keycapy ceramiczne i jak możecie się spodziewać, są one naprawdę bardzo drogie. W moich dłoniach znajduje się caluteńki zestaw, który przyszedł do mnie bezpośrednio od producenta, natomiast podejdziemy do nich rzetelnie i sprawdzimy, czy rzeczywiście keycapy ceramiczne są tak ciekawe. Jednocześnie osadzimy tutaj switche. Będą to switche Akko CS Snow, o ile dobrze pamiętam. Tak, dobrze pamiętam. I uważam, że świetnie będą dopełniać ten śnieżno-biało-niebieski build. Natomiast te keycapy, bo do tego trzeba wrócić, kosztują blisko 600 zł. To jest ogromna wartość, która jednocześnie sprawia, że po ich założeniu na klawiaturę cały koszt mojego customa to będzie jakieś 2100-2200 zł. No przyznajcie, naprawdę dużo. Tak więc, moi drodzy, ceramiczne keycapy. Pora je otworzyć, zobaczyć jak wyglądają, bo wybrałem też dosyć ciekawy wariant kolorystyczny, także rzućmy okiem na unboxing. Pozwólcie jednak, że zanim zajmiemy się moją gamingową klawiaturą, chciałbym rzucić okiem na pewne rozwiązania sieciowe dla graczy, które oferuje partner dzisiejszego odcinka, mianowicie OVH Cloud, i wszystkie linki do omawianej dzisiaj kwestii znajdziecie w opisie. A czym jest OVH Cloud? To europejski lider w kategorii dostawców usług w chmurze, zarówno tej prywatnej, jak i publicznej. I nie tylko, bo ich zakres działań jest znacznie szerszy. O całej skali najlepiej mówią liczby. 450 tysięcy serwerów i 1 600 000 klientów korzystających z usług. Dla nas jednak najważniejsze są rozwiązania gamingowe. Przykładowo chcecie założyć swój serwer Minecrafta, który będzie spersonalizowany i będzie też się w pełni skalował. W takim wypadku prywatny serwer wirtualny, czyli VPS, będzie super wyborem. Nie dość, że rozwiązanie nie jest drogie, to nie będziecie musieli martwić się z lagami czy przepustowością, a i ochrona przed paskudnymi DDoSami się znajdzie. A jakie są opcje dla większych społeczności? OVH Cloud ma serwery stricte pod hosting gier, na przykład MMORPGów, czy takie, które wymagają perfekcyjnej ochrony i jakości połączenia, jak rozgrywki z CS-a, Arka czy rozbudowanej Army, z mocnymi procesorami, całym osprzętem, no i ponownie mamy solidne zabezpieczenie przed DDoSem czy SLA na poziomie 99,9%. Tutaj ceny też są atrakcyjne, więc rzućcie okiem na ofertę OVH Cloud, która znajduje się w opisie wraz ze wszystkimi linkami oraz stertą dodatkowych informacji. No a teraz zacznijmy bawić się klawiaturą. Keycapy rozpakowane i pierwsze wrażenia są niesamowite. Można wybrać różne wersje kolorystyczne, które są dostępne u producenta. Ja stwierdziłem, że skomponuję coś takiego, czyli część keycapów jest biała z niebieskimi legendami. Moim zdaniem prezentuje się to fantastycznie i przy okazji widać, że te ceramiczne keycapy lekko się błyszczą. Natomiast ten drugi, moim zdaniem ciekawszy motyw, ale jednocześnie nie taki, którym chciałbym całą klawiaturę obsypać, to są keycapy typu crazed, które, no spójrzcie sami, pod całą warstwą przezroczystą tej ceramiki znajduje się jeszcze jedna taka pokruszona, popękana, z dorzuconym niebieskim akcentem. Naprawdę fantastycznie to wygląda i myślę, że dzięki temu stworzymy klawiaturę, która po prostu będzie prezentować się elegancko, a jednocześnie nietuzinkowo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast wy pewnie jesteście ciekawi, czym takie keycapy de facto się charakteryzują. Producent twierdzi, że te keycapy są niesamowicie wytrzymałe i trudno z tym jakkolwiek polemizować, ponieważ są one tworzone w temperaturze 1200 stopni, a całość wykonana jest z tlenku glinu i przy okazji mają one dosyć mocno podbijać podświetlenie RGB, które ma się w tym wszystkim troszkę rozchodzić i patrząc na to, jak one reagują w tym momencie ze światłem, które jest nad nami, to rzeczywiście śmiem twierdzić, że to podświetlenie będzie tutaj troszkę mocniej widoczne. Natomiast jednocześnie te keycapy w jakiś sposób trzeba do naszych przełączników zamocować, no i tutaj mamy klasyczne stemy, one są akurat wykonane z ABS-u, no i zostały wklejone bezpośrednio do całej ceramicznej formy, także wydaje mi się, że z jakimś tarciem bezpośrednio o nasze przełączniki nie będzie większego problemu
i to wszystko będzie dosyć gładko na Switche wchodzić. Fajnie to wygląda, fajnie brzmi. No bo one mają być ciągle zimne, nie? I producent też, z tego co widziałem na stronie, wspominał o tym, że takie keycupy, nawet w temperaturze dajmy na to 40 stopni na zewnątrz, one będą cały czas chłodne, nie? To też może być fajne poczucie, bo czasami ta klawiatura, szczególnie w gorące dni z palcami, tak to nam się tak trochę te palce kleją, grzeją. Tak, bo u spoceńców, szczególnie tych, którzy grają w Fortnite'a, bywa tak, że po prostu te łapki się spocą. Na pewno są tutaj rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli poszukujecie keycupów mających fantastyczną, chropowatą fakturę, to nie tutaj. One są naprawdę bardzo gładkie i spójrz tutaj. No właśnie, wyciągnąłem spację i pomijając fakt, że ona jest całościowo pięknie gładka, to tutaj pojawiają się delikatne wyszczerbienie i z takimi rzeczami prawdopodobnie trzeba się liczyć, chociaż z drugiej strony przy produkcie za 600 zł takie wyszczerbienia, No chyba nie powinno mieć coś takiego miejsca. No i jeszcze jedna rzecz w ogóle. Mam wrażenie, że w tych keycupach mogłaby być trochę lepiej zrealizowana. Mianowicie same czcionki. Trochę mało widoczne. Na pewno w tych jest lepiej widoczna. Tylko ten font jest taki standardowy i trochę za gruby, mam wrażenie. A ja z kolei wolałbym coś cieńszego, tylko pytanie, jak wygląda realizacja takich czcionek na takim materiale. Być może coś takiego jest wymuszone niejako samym schematem produkcji. Nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać się za zdejmowanie keycupów z tej klawiatury, które też są śliczne. To są akurat PBT-ki Daisaby, o ile dobrze pamiętam, i naprawdę służyły na tej klawiaturze wystarczająco dużo czasu. Teraz ich miejsce zajmą keycupy ceramiczne, no i jeszcze Switche. W końcu miejmy nadzieję, że ten klik będzie znacznie ciekawszy, żebyśmy jednak mieli jakiś punkt odniesienia do tego, jak aktualnie brzmi klawiatura względem tego, co uda nam się uzyskać, to zróbmy sobie teraz taki miniaturowy sound testik. No i cichutko, Switche Silent robią swoje, dlatego zmienimy te Switche na coś takiego. To Akko C Snow Blue Gray. Switche liniowe, przesmarowane wstępnie, które naprawdę pracują bardzo przyjemnie. Ich punkt aktywacji to 1,9 mm, no powiedzmy, że okolicy 2. No i tak ten Switch wygląda po wyciągnięciu. Jest rzeczywiście taki szaro-blado-niebieski. Mówiąc o sile nacisku, 45 gramów, bottom out w okolicach 55. Także jest to taki Switch, który mi zdecydowanie pod kątem samej specyfiki odpowiada. No i warto wspomnieć, jest on 5-pinowe. No i najbardziej żmudny proces przed nami, bo wszystkie keycupy oraz wszystkie Switche trzeba ściągnąć, a jednocześnie klawiaturę wypadałoby już troszkę wyczyścić, bo pojawiło się na niej trochę brudu, więc przyda nam się taki odczyścik, który swego czasu zamówiłem w Chinach. Tak więc przejedziemy sobie o troszkę. Jestem ciekaw, ile włosów będzie wewnątrz, bo też może być ich sporo. Tych nie mam ochoty ruszać, one są takie fajne. Najwierniejszy pomocnik, który cię cały dzień kręci. Pracuje najciężej z nas. A tu jakaś bestia, która poskramia keycupy. Pokaż im, Grześ. Co? Jest. Julka też wchodzi w świat customowych klawiatur, już niedługo zbuduje swoją pierwszą customową klawiaturę. Będzie to ciekawy na pewno proces. A jednak nie ma takiej tragedii. Dobra, przyszła pora na Switche, ale trzeba się ich pozbyć wszystkich, bo mam dla nich specjalne miejsce w swoim sercu. Bardzo głęboko, jako te, których więcej nie chcę na żadnej swojej klawiaturze. W ogóle ile ta razy klawiatura była rozbierana, nie? Było tak, że chciałem gdzieś tam stabilizatory i rzeczywiście stabilizatory podmieniłem w pewnym momencie. Po czym nie wiem, czy przypadkiem znowu nie jesteśmy na oryginalnych, bo wydaje mi się, że znowu przełożyłem je na oryginalne, bo stwierdziłem, że tamte w ogóle na tej klawiaturze nie grały. Co ty robisz teraz? Wkładam Switche. W sumie powinniśmy zrobić takie porównanie, żeby zobaczyć, jaka by była różnica w kliku między jednym a drugim, nie? Tak. Ooo. Dla ciebie fajnie jest w lentach? Totalnie. Ej, świetnie. Widzę jeden duży problem z tymi keycupami. One są bardzo nierówne. Wszystkie Switche zostały założone, więc nie pozostaje nam teraz nic innego, jak zająć się w końcu keycupami. Ciekawy to będzie proces. Zaczniemy sobie od dwóch kursorków. Z dwoma póki co założonymi keycupami klawiatura ma 1619 gramów. Jak założymy keycupy, ile obstawiasz? Ile będzie? 1800? No to ja obstawiam 1000...
910. Na pewno jestem ciekaw, jak będzie brzmieć spacja. Prawda nie brzmi. Za ciężkie jest. Co jest? Ej, pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją. Ej, jak to możliwe? Tak, Switch sobie nie radzi z takimi rzeczami. Zaczyna to brzmieć, nie? Zaczyna to brzmieć. Jaj, jak to ładnie brzmi! Niesamowite. Powiem wam, że naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie taki efekt od razu. Takie kamyczki malutkie, które kładzie się na tej klawiaturze. Mozaika trochę to wygląda. Trochę jak mozaika, nie? Jak sobie przyjrzysz, na przykład ten ma ten pattern cały, taki bardziej grubszy, wyrazisty, nie? No jedyne co, to mnie to ta spacja przeraziła. Ona jest za ciężka na tego Switcha. Ale mocne, ale mocne! Mam wrażenie, że ten EQ-Nix właśnie staje się tym, czym miał być od samego początku. Julka, jak wiele błędów popełniliśmy przy budowie tamtego EQ-Nixa. Nie wykonaliśmy odpowiedniej inwestycji w keycapy. Trzeba było od razu wyłożyć grubę. Człowiek uczy się całe życie. Człowiek uczy się całe życie. O ja! Ale jestem podjarany w ogóle tym dźwiękiem. Podoba mi się w sumie ta nierówność, o której wspomniałem na początku, która tyczy wszystkich keycapów, że one mają przez to wypalanie, mają taką powierzchnię, która zdradza pewne jakieś wypukłości, zaoblenia, ale jestem w stanie stwierdzić, że to wygląda po prostu ładnie. Sama spacja waży 21 gramów. Taki jeden keycap. Dawaj klawiaturę wasz. 1904. No to wygrałeś. 1925. A mówiłem ile? 1930? 1910. No, byłem blisko. No to grubo. To jest naprawdę sporo. I to w takim razie tłumaczy, dlaczego Switch, który mamy przygotowany, nie daje rady. Plus jeszcze opór stabilizatora przysmarowanego. Także zmieńmy Switcha na coś innego. Momento. Ta budowa trochę trwała, do tego stopnia, że spotykamy się aktualnie 2 dni później i jestem wam winny wyjaśnienia, bo no, walka z samym keycapem oraz odpowiednim switchem trwała trochę dłużej niż się spodziewałem, na tyle długo zresztą, że napisałem bezpośrednio na Discorda Seraki, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko powinno przebiegać i czy czegoś w mojej paczce nie zabrakło. Otóż okazuje się, że do paczek, które kupuje się wraz z tymi keycapami, dodawane są 2 switche Kale Dark Yellow i finalnie zacząłem gdzieś tam grzebać, finalnie zacząłem szukać po mieszkaniu. Czy mam taki woreczek u siebie, który być może gdzieś odłożyłem, wypadł mi i owszem był. 2 switche Dark Yellow wraz ze Switch Pullerem i Keycap Pullerem leżały na dnie szuflady, wyciągnąłem, włożyłem odpowiedniego Switcha na swoje miejsce, no i temat zaczął działać. Natomiast wymieniłem także stabilizatora, bo miałem nieodparte wrażenie, że z nim też był delikatny problem, no i finalnie komplet funkcjonuje tak jak powinien, chociaż wciąż uważam, że sam Switch pod spacją mógłby być o te powiedzmy 2-3 gramy cięższy i byłoby idealnie. Zastanawiałem się nawet przez chwilę, żeby przełożyć sobie sprężynkę z tego Dark Yellow do jakiegoś taktyla albo kliki, ale finalnie nie zdawało to rezultatu, więc pozostałem na liniowcu. Ewentualnie jak uda się kiedyś dorwać jakiegoś cięższego liniowca, to jeszcze wrzucę go pod spację, no ale w tym momencie klawiatura naprawdę pracuje świetnie, a jednocześnie miałem okazję się z nią zapoznać i zaraz powiem wam o wrażeniach, ale najpierw posłuchajcie, jak to wszystko klika. Jest to temat niewątpliwie zachwycający, tak jak jeszcze jedna rzecz, mianowicie zaraz po złożeniu tej klawiatury nagrałem fragment, kiedy uruchomiłem ją i była ona w absolutnych ciemnościach z podświetleniem. To też wygląda bardzo ładnie, rzućcie okiem. Okej, podświetlenie po nałożeniu keycapów jest włączone i rzeczywiście mam wrażenie, że keycapy nabrały trochę takiego niebieskiego połysku. Zgaśmy światło, no i faktycznie tak jest, że to podświetlenie przez keycapy nam się przedostaje. Ładny efekt. Wiesz jak to wygląda? Jak w akwarium czasami jest podświetlenie. Coś takiego, nie? To wygląda całkiem sensownie. Ładnie. Czy on się zmienił kolor? Tak, zmienił się kolor, nie? Czy mi się zmieniła kolorystyka na niej? O! One wyglądają teraz troszkę jak puddingi, nie? Ale jednocześnie w tej puddingowości nie są aż tak tandetne. Co fakt? Ja puddingów nie lubię. Ja też puddingów nie lubię. O! Ale takie jednolite podświetlenie. O! Szczególnie białe. Wszystkie w ogóle wyglądają. Fantastycznie. I w zasadzie tam, gdzie jest stabilizator, to podświetlenie jest troszkę takie przygaszone. Natomiast całościowo nie spodziewałem się, że będzie to wyglądać tak ładnie. Podoba mi się. Jeszcze jedna zmianka. No, cieszę się, to brudno drałem.
No więc właśnie, klawiatura wygląda ciekawie. Na pewno podświetlenie w połączeniu z tymi keycapami, szczególnie tymi popękanymi, daje poczucie takich kostek lodu, na których się pisze, ale to nie wszystko. Mianowicie samo brzmienie tej klawiatury w połączeniu z Akko CS sprawia, że klikamy tak jak na miniaturowych kamyczkach. Jestem zachwycony. Ale to, że producent tworzy keycapy ciekawe, nietuzinkowe, drogie i powiedzmy premium, nie zwalnia go od krytyki. A przed nami ceramika. Ceramika, która ma bardzo specyficzne właściwości pod palcem, mianowicie jest gładka, jest szklista i zbiera odciski palców nagminnie, więc w sytuacji, kiedy mam w tym momencie zawieszonego lightbara nad monitorem i on świeci po tych keycapach, no to ja na każdym jednym widzę tłuste odciski palców, które się odbijają, nawet jeżeli moje ręce nie są jakieś mokre czy kleiste, ale mimo wszystko na tym szkle, czy też na tej ceramice, która jest szklista, właśnie opuszki się odciskają. Sprawa numer dwa, no keycapy nie są najrówniejsze na krawędziach. Gdyby ktoś nie powiedział mi, ile kosztuje ten zestaw, to stawiałbym, że jest znacznie tańszym. Krawędzie nie są idealnie spasowane, plus te popękane są wypukłe na górze, a białe wklęsłe. I to akurat jest chyba zabieg zamierzony, natomiast początkowo pod palcem wygląda on dosyć dziwnie. Ich śliskość i chłód jest do przyzwyczajenia. Uważam nawet, że o ile sama faktura nie każdemu może się spodobać, to właśnie fakt, że one pod palcami są zawsze chłodne, jest już bardzo, ale to bardzo przyjemne. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem powinna być troszkę lepiej dopracowana, mianowicie spacja, która gdyby była o ten milimetr dłuższa, to teraz między altami nie miałbym takich większych otworów, które niestety są widoczne. Nie uważam zatem, żeby był to zestaw keycapów idealny, no i jednocześnie sądzę, że po prostu warto się z nim zmierzyć, spotkać, jeżeli będziecie mieli taką okazję, ale też 2, 5, 10 razy przemyśleć zakup, bo to jest bardzo specyficzny kawałek ceramiki, który ląduje na waszej klawiaturze i który moim zdaniem do graczy niespecjalnie trafi, ale właśnie do osób bardziej zafascynowanych hobby, które chcą sprawdzić coś innego niż ABS-y, PBT-ki, czy dajmy na to keycapy metalowe, które też są, wydaje mi się, znacznie bardziej powszechne, aniżeli to, co widać w tym momencie na mojej klawiaturze. Ładnie wyglądają, ciekawa struktura, albo raczej jej brak, no i jeszcze ten chłód pod palcem, który jest fantastycznym efektem ubocznym użycia keycapów ceramicznych. U mnie to wygląda też o tyle dobrze i moje doznania są o tyle bardziej pozytywne, że zwyczajnie wybrałem dobrą kolorystykę, która pasuje do całego buildu i tworzy coś takiego. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak zapatrujecie się na ceramiczne keycapy. Czy chcielibyście mieć coś takiego u siebie? Piszcie pod spodem. Nie zapomnijcie również polubić tego filmu, jeżeli wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, oraz subskrybujcie kanał, żeby nie ominął was żaden inny materiał, który tutaj trafi. Także co? Dzięki za wasz czas. Na razie.